kiedy tylko mi powiedziano o czymś takim, nie miałem wątpliwości, tym bardziej, że kiedyś miałem taki krótki epizod sportowy z wioślarstwem, trenowałem w KW04 i to takie fajne przypomnienie, a jednocześnie miła atmosfera, spotkanie z ludźmi i robimy coś dobrego dla innych. Jutro też zresztą cały dzień przeznaczam na woźbę. Bijemy rekord w różnych miastach Polski. W Poznaniu głównym naszym celem, przyznaję się, jest pobicie Warszawy. Nawet mieszkańcy przychodzą, pamiętając ubiegłe lata, pobijamy Warszawę, ale przy okazji wspieramy Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy. Od samego rana są z nami wolontariusze, którzy zgodnie z rozporządzeniem, też za zgodą Fundacji Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, mogą zbierać puszki właśnie w galeriach, właśnie dzisiaj z nami, więc myślę, że to jest ogromne wsparcie. Bieg nie gra roli. Należy usiąść na ergometr wioscilarski, przepłynąć 500 metrów. Po przepłynięciu 500 metrów otrzymuje się taki piękny certyfikat. No i to jest taka cegiełka przyłożona do Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Jak ci się jechało? Bardzo dobrze. No, trenuję wioślarstwo tak naprawdę od niedawna, więc nie było to trudne dla mnie. To jest bardzo efektywna i bardzo zdrowa forma ćwiczenia. Ćwiczymy całe ciało, nie obciążając stawów, nie obciążając zbytnio żadnego elementu. Mamy wielkie tradycje w wioślarstwie i ja zachęcam w ogóle do tego, by młodzież kierować na takie treningi. Ja zawdzięczam tym treningom bardzo dużo. To jest umiejętność pracy zespołowej i teraz rzeczywiście jest dostępność tego sportu, bo są ergonometry. Ja trenowałem jeszcze na basenie z takimi wiosłami specjalnymi, które się wtedy do tego basenu stosowało i to była nieporównywalnie trudniejsza praca, trening. Traktujemy to jako, można powiedzieć, lekki trening, rozgrzewkę, trening wytrzymałościowy oraz bardzo się cieszymy z promowania tutaj całej akcji WOŚP-u i staramy się pomóc w zbieraniu pieniędzy.